Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby! Witam was, kurczę, w Spyro Reignited Trilogy. Kontynuujemy naszą przygodę, kolejny dzień, kolejne odcineczki. I dzisiaj już myślę, że na bank zakończymy pierwszego Spyro na 120%. Myślę, że po tym odcinku na 100% zajmę się jeszcze zrobieniem poziomu twierdza doktora Luźnego z tym całym doskonale, żeby pokonać bossa bez utraty życia, bo już wiemy, co oznacza doskonale. Ale przede wszystkim jeszcze zostało nam 5 tych punktów. Żaka musimy też, czyli następnego bossa bez utraty życia na doskonale zrobić, no i też gnieznośnego gnorka na doskonale. A tu będzie galeria i sobie na pewno pod koniec pierwszej części zobaczymy, jak to wszystko wygląda, wszystkie tam arty, nie arty, jak oni planowali i tak dalej, ale tutaj już mamy wszystko zrobione, więc przypominam, że został nam teraz przedostatni świat. Od razu czuję się lepiej, wiedząc, że uratowałeś tyle smoków. Nie ma sprawy, Cray. Skakuj do balonu, a pokażę ci krainę tkaczy marzeń. Gotowy do podróży? Tak, lecimy do krainy tkaczy marzeń. A potem jak zrobimy tą krainę, to już zostaje świat Gnorkiego. Znaczy gnastiego Gnorka. Nieznośnego Gnorka. O Jezu. Nie ogarniam tych nazw, zabijcie mnie, masakra. Ale idziemy później do niego. No i tam, jak dobrze pamiętam, jeden zwykły poziom, on sam jako boss i jeszcze skarbiec jego. I to będzie wszystko, czyli półtora świata nam zostało. Masakrycznie dobrze się gra. Przespałem się jeden dzień i od razu jak wziąłem do publikacji wczorajsze odcinki, te cztery, no to od razu się zebrałem za tego Spyro. Kurde, ludziska jest fantastycznie. Szkoda tylko, że ta muzyka się nie zaczyna wcześniej, na przykład tutaj. Tylko dopiero teraz. O Jesus, przecież to są te duże gmioty. No. Okej. Bo tutaj, gdzieś tam na górze, gdzie on jest? O, tam na wyspie, przed nami, jest czarodziejka, która właśnie ich tutaj powiększa albo pomniejsza. W ogóle ile tutaj? 303 smoki. Luzik, myślę, że to będzie na luzie. Najpierw sobie bym tutaj poleciał. I teraz. Kurde. No strzel w niego. Zban. O, no i gitara. Już nie jesteś taki silny. I w ogóle. Dobra, tutaj chyba nic nikt więcej nie zrobi. Nawiedzone wieże. Chyba kojarzę ten poziom. Znaczy i tak wszystkie tu kojarzę. A, dobra, najpierw smoka. Bo tego pana zaraz ogarniemy. Mazi. The fuck. Nic ponie, których tu spotkasz, są niezniszczalni, ale to nie powinno cię powstrzymać przed atakiem. Dla mnie bomba! Chodzi o to, że jak zaszarżujemy właśnie na tego typka, to on się zamieni w zegar czasowy i on wtedy uruchomi chyba te dwie platformy, żebyśmy mogli przeskoczyć, coś takiego. Ale nie wiem, już nie pamiętam. O, super. To ja poproszę jeszcze raz, bo nie chciałem cię zaatakować. A! Okej, takie coś odwali. No i widzicie. Ej, dobra, ale to już wszystko. Oprócz właśnie tego. Ej, to już przeskoczmy tutaj. Nie uda się. Muszę tutaj, niestety. I polećmy jeszcze dalej, pozbierajmy sobie wszystko. Kurczę, to już przedostatni świat w Spyro 1, ale będę jeszcze bardziej się jarał Spyro 2. No i trójką to już w ogóle, czyli taka tendencja wzrostowa. Jakby to można powiedzieć. Tego to mogę zabić, tylko tamtych w zbrojach niestety. Przydałoby się, żebym tamtego zdjął i oni będą wiecznie mali. Mroczny labirynt. O, Ludu, chyba jaja sobie robicie. Strzela w niego? Strzela. No i ciula zrobisz. Tutaj są trzy jedynki. Ej, zaraz dla Sparksa coś idealnie. Jedz. Nam. Dobra. Najgorsze w tym świecie jest to, że oni będą się respić za każdym razem, jak będziemy opuszczać ten świat i tak dalej. W nich będę musiał sam strzelić. No. Dobra. Uff, na szczęście zamienił go.
w tamtych dwóch będę musiał sam z tej całej armaty magicznej, powiększającej, pomniejszającej strzelić, żeby się dostać. Co my tu mamy? Siedziba Żaka. Ale my tutaj przyjdziemy i to jest baluniarz, który nas do Gnorka przeprowadzi. Więc luzik. Na razie jeszcze się nim nie zajmiemy, bo muszę ten świat ogarnąć. Dobra, czy tutaj wszystko? Jeszcze tutaj przed nim jest jedynka. A jeszcze tu? O, przecież tutaj jeszcze ominąłem tyle. XD. Siema. Okej. Okay. Rozwal. Jeb! Dobra, Jezu, już myślałem, że to jakoś się zbagowało czy coś. Latif. Siema, Latif. Ej. Witaj wśród tkaczy marzeń, maluchu. Uganiając się tu za sługusami gnieznośnego, spodziewaj się niespodziewanego i bądź gotowy na wszystko. Dzięki, zapamiętam. 3/4 smoków już uratowana. Masakra. Co tu mamy? Wyśniony zamek. To ja kojarzę. Te wszystkie poziomy z tego świata no nie będą takie najłatwiejsze. Na pewno nam trochę zajmie czasu w nich, więc... Zobaczymy, jak to tam czasowo z odcinkami wyjdzie. Dobra, tutaj już jest wszystko. Pozostało nam tylko tam... A, tutaj. XD. Pozostało już nam na górę tam pójść. Tego skrzata tam rozwalić. Wow, 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 wow! O, siema. To stanowiliście najlepsze zagrożenie. No ci bez zbroi, no to są łatwiutcy, jak nie wiem co. Tutaj już jest wszystko. Okej. Okay. Ja jeszcze przyzwyczaiłem lodziska do tych 30 klatek. O, widzę, widziałem tam te dwie piątki. Ale spoko, najpierw ciebie ogarnę. poczekaj, bo jeszcze tu piątka. Ja widziałem, będę pamiętał o tamtych piątkach. Ej no. Ej, czemu wciąż w tego samego? Dobra, zaraz ich zdejmę. Przede wszystkim tak, smog. Siemka. Zikomo. O kurde. Czołem, Spyro. Czołem. Świetnie ci poszło. Nie odpuszczę, póki gnieznośny nie zmieni się w tosta. Dałbym zjadł takiego tosta. Tutaj widziałem. Ej, wait, what? To żebym wybrał drogę. Jestem najlepszy w tej produkcji, szczerze, serio. Odpalanie. Ała, moje oko. Szybko, bo ja tam za portalem widziałem. Nie ma ich? Kurczę, tych muszę. O Jezu. Czy ja dolecę? A ty czemu żyjesz? O! A było blisko. Ej, ja cię nie zabiłem? Ale jajce, no właśnie tam te dwie piątki, kurde. Jeszcze raz, musimy ich tam podgrzać trochę tym. W którym kierunku? A, w tym. Dobra. O Jesus. Dobra. Okej. Okay. Obaj trafieni. Dobra, teraz jak się sensownie dostać? Wolę tędy, bezpieczniej. Jep. Zrobiłem to. Kurczę, mogę od razu wziąć te dwa. Patrzcie, jak to jest ukryte. Masakra. Czy Sparks mi czegoś nie pokaże? Dobra, tu już w pobliżu nic absolutnie chyba nie ma. Tylko, że ja tędy nie wyjdę. Oczywiście, że muszę tędy. Opsa. I teraz możemy się zabrać właśnie za ostatnią część tej mapki. Tam jaka wysepka w tle fajna. Fajnie to zrobili. Kurde, podoba mi się. Jeszcze sobie Sparks zjedz. Teraz. Smacznego. I teraz możemy tamtych dwóch załatwić. I mieć z głowy. I pójdziemy może na Speedwaya. I na bossa. Tak, żeby idealnie odcinek potrwał, tak nie wiem, z pół godziny czy coś. O Jesus, tu będzie sporo latanka. Ajajaj. No i tutaj czasówka znowu. I to dwóch takich panów, dzbanów. Okej. Okay. Udało mi się. Błagam. Dobra. I pyc. Czy też będzie wszystko?
Wydaje się, że nie. Gdzie mi Sparks pokazujesz? A tutaj! Dobra, to już jest wszystko. Definitywnie, 100%. Mroźny szlak. Dobra, idziemy. Od razu. Jak mamy już od razu ten poziom, to why not? czyli jesteśmy już coraz bliżej do końca. 8300! Pięknie. Podoba mi się. Ostatni speedway w tej grze, w tej pierwszej części. Nie pamiętam absolutnie, czy on jest łatwy, czy trudny. Przekonajmy się. O kurde. Ej, nie. O, dzięki, Chrome mi o mailu przypomniał. Super, fajnie. Beczki, światła, skrzynie, śmigłowce. Skrzynie, beczki. Dobra, to nie, może nie będzie takie trudne? Jeszcze raz. Bo ja wolę pociągi pod prąd ogarniać, ale latarnie, no tak. Latarnie. Fajnie. Lubię to. Kurde, no ja nie mogę tak przegapiać. Przecież ja trafiłem. Muszę resetować, bo inaczej to... Okej. Gdzie ostatnia latarnia? Chciałbym wiedzieć. Dobra, nieważne. Najpierw tu. Bo tutaj tego jest sporo. Już będę miał skrzynię z głowy. Tu jest ostatnia skrzynia. Latarnio. Tu jesteś. Dobra. Ej, nie jest źle. Beczki jeszcze trzeba ogarnąć. I śmigłowce, które będą latały koło siebie. Czyli tutaj. Okej. Jesteście jeszcze... Od razu beczki. Ej, czy tutaj już wszyscy? Tu wszyscy, dobra. Tu możemy jechać dalej. Mam 15 jeszcze sekund. No mniej niż 15. Tu są. Szybko, szybko. Ty mi nie odjeżdżaj. Dobra, chyba się uda. Chyba się uda. Jeszcze dwa. Dobra, udało się. Udało się. Ostatni speedway w Spyro 1. Jesus. Jestem happy. Najlepszy czas. Za drugim razem praktycznie. Nie, za trzecim. Wyjdź. Nie chcę próbować ponownie. I'm done. Oh, w końcu. Radość. No i ładnie, zrobiliśmy w miarę szybko. 13 minut to na pewno jeszcze możemy teraz bossa ogarnąć. Tak myślę, bossa. Na następny odcinek sobie zostawimy trzy plansze. Trzy plansze, tak myślę, chyba tak. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Tu. Poziom ukończony. Boss, czyli Jacques. Ups. Ej, doleciał Spyro. O Jezu, oni wrócili. To ja tędy sobie przejdę. Ops. Siedziba Żaka. Lecimy. Konfrontacja, siedziba Żaka. I tutaj chyba, jak pamiętam, musiałem właśnie na to doskonale zrobić. Czyli bez utraty życia. Bezpośredniej konfrontacji, że tak powiem. Ale zaraz się przekonam. Ja pamiętam, jak to wyglądało, ten poziom chyba tak. O kurczę, na jakiej krawędzi ja wylądowałem. Dobra, to tak wygląda, jak fajnie. Dwa smoki, 500. Siedziba Żaka. Tkacze marzeń. O Jezu, ja będę jeszcze musiał tajny pokój znaleźć. Tajny pokój? Wow. Siedziba Żaka. Jeszcze raz. Na pewno doskonale? Musi być doskonale, dobra. A, ty jesteś pan czasówka. Jeszcze zbiorę sobie. Ja zdążyłem. To na luzie. Dobra, pozbierajmy. Ty sobie biegaj jak na razie. Kurde, jak one są ubrane. Spyro. O Jezu, ty nie weźmiesz tego, prawda? Znaczy Sparks. Jesus, muszę tam wskakiwać. Tutaj wszystko. O nie, tu jeszcze mam. Dobra, wskakuj tu.
I wskakuj tu. A jeszcze tu, lol. Ups. O, tu będzie sporo takich sekwencji właśnie czasowych, niestety. Albo istety. Ty co zrobisz? Chyba tutaj coś odpalałeś. Oj, oj. Chyba to dobrze zrobiłem. Chyba to dobrze, bo przeskoczyłem, dobra. Uuu, ale ładnie. Te platformy mi bardzo, bardzo nie pasują tu. Ona jest strasznie za wysoko. Coś tu muszę wykminić. Chyba ich obu czasowo tutaj muszę ogarnąć. Bo ty co robisz? Ty nie jesteś związany z tamtym. Ty pewnie z tamtą platformą. Dobra. Tak, bo długo trwasz. Dobra. Tak, 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 tak. Mhm, zgadłem. Yes! Jestem dobry. Okej. I nie mogę utracić życia, jak będę walczył. Unika. Unika? Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. Trzymaj się. Trzymaj się. Okej, będę się trzymał. Luzik. Kurczę, tutaj jeszcze skrzynka. Jak to jest pokryte? O, siema. A ty co? Oj, oj. Pamiętam to. Pamiętam to. Chciałem wszystkich za jednym razem. Jeszcze raz. Diaksy zebrane. O Jezu, spadłem na skrzynkę. Abym jej nie zauważył. Ale jajca. Ale dobrze zauważam jednak. Bo później szukać tego wszystkiego, prawda? Ale jest Sparks. Ciągle zapominam o tym, że Sparks jest i on pomaga. Dobra, a ty co robisz? Takie buty. Okej, chyba jestem w drodze do bossa. Czyli będę się jeszcze trochę cofał. Tu dwie dwójki, tu to. Tam chyba nic. Czyli... Dolecę. Doleciałem. Zrobiłem dwa naraz. O, sąsiad się odpalił, super. Dzięki pan sąsiad. Akurat teraz musisz. Kiedy ja sobie kurde nagrywam. No nie, no nie gadajcie, żeby sąsiad mi teraz będzie tak burczał. O Jezu, przepraszam was z góry. O, nie mogę tak. Muszę o tak. Dałem radę. Dobra, jeszcze tutaj muszę. Wiem, że muszę takie kółeczko zrobić, tyle pamiętam. Okej, wy we dwóch. Jeszcze tu będzie coś. No. Kluczyk. No i ładnie. Ale jeszcze raz was potrzebuję. Bo ja potrzebuję tam dolecieć. O, tak. Ty dzbanie. Żyćko. Ile już będę miał? Z ponad 30? 31. Spyro mi nic tam nie pokazuje. Jezu, Sparks nic nie pokazuje. Ciebie jeszcze. Dobra. Już się dygałem, że oberwę. Bylebym z bossem nie oberwał. Ale jak oberwę, to sobie sam poza odcinkiem to zrobię. Skrzynka. Dawaj mi wszystko, 25. Tu. Okej. Ej, wy się zrespiliście, lol? A wy z jakiej czapy? Przecież was chyba rozwaliłem. Albo i nie. Dobra. O ty! Jak mi przywalił? Co za dzban duży? Czemu mi tak przywalił? No, aż musiałem wypaść za mapę. Boże, ja chcę mieć ten... punkt kontrolny, błagam. Nie gadajcie, że ja tu wszystko od zera. Dobra, tutaj jest wszystko.
Chyba tam też. Ile mam tych? 299. Dobra, wydaje mi się, że nie muszę wracać. Sparks mi ewentualnie... No tak, pokazuje, że tam. Dobra, czyli cofnąłem się jedynie tutaj. Bardzo jedynie. I znowu czasówka. Klucz chyba już ten. No jest. Dobra, dzbany dwa. Tak, wszystko tutaj ogarnięte. O ty. Ta skrzynka ogarnięta. Dobra, jeszcze raz te dwa dzbany. Z kwiatkiem idzie. On mi mógł tak przywalić, a ja nie. Dobra, z głowy już. Masakra. Ale byleby z bossem nie oberwać, bo będzie bardzo źle. No a znowu zrobiłem takie dwa naraz. Dobra, tutaj wydaje mi się, że wyczyszczono. No, Sparks ładnie pokazuje. A reszta dopiero o tam będzie. Luz. Mhm. W razie W. I okej, zbieraj. O, smok. Będzie zapis. No i to jest ten żak. Revilo. Zobaczmy. Jakieś wskazówki przed bitwą? Wskazówki? Mądry smok powiedział mi kiedyś, mierz wysoko, ale uważaj na latające pudła. Że co? Dobra. Oj, muszę się skupić. Oj, żeby nie oberwać. O ty cybanie. Rzucaj. Jest pokonany. GG. Dawać mi to. Ile mam? 425. Okej, to już malutko zostało. Chyba tutaj reszta? Nie. A nie, zaraz. Luz. Tak pochowany, że nawet nie zauważyłem. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy pełen poziom. I mamy kolejny punkt umiejętności. Ja będę musiał sobie zobaczyć, gdzie jest ten... Ten cały pokój... Tajny pokój? Ja naprawdę nie wiem. Będę musiał się w tym wspomóc, bo naprawdę nie wiem, gdzie to może być. Będę musiał pomyśleć. Albo po prostu na necie poszukam i na początku przyszłego odcinka was tam zaprowadzę. Bo to będzie trudne dosyć. No chyba, że nie wiem, no gdzie jest tajny pokój? O! Przecież go pobiłem. O co chodziło? Nie wiem, tutaj jakiś tajny pokój? Czy o co chodzi? Nie wiem, dobra, na necie popatrzę. Ludziska to byłoby na tyle. Oczywiście zostawiajcie łapki, komentarze, opinie, wszystko co chcecie i subskrypcje z dzwoneczkami. Trzymajcie się. Hej, hej!